Witajcie rodacy, dziś chciałbym wam przedstawić myszkę o nazwie Mars Gaming MM5 hiszpańskiej marki Tekens. Sprawdźmy zatem, czy gryzę ten podający się za mysz dla graczy może konkurować z innymi producentami. Mysz jest pakowana w pudło z dość cienkiego kartonu, ale jest w miarę dobrze zabezpieczona na czas transportu. Z matowego pudełka możemy dowiedzieć się najważniejszych informacji technicznych, jak na przykład to, iż produkt ten jest wyposażony w sensor Avago z maksymalnym DPI na poziomie 16 000. W zestawie również dołączono instrukcję obsługi, no tylko w języku angielskim, jak i mini CD z oprogramowaniem, co akurat jest miłym akcentem. Fajnie również, że producent dodał małe pudełeczko na odważniki do myszki, tak więc koniec z walającymi się metalami po biurku. Po wyjęciu z opakowania na pierwszy rzut oka mysz wygląda bardzo ciekawie. Składa ona się bowiem tak naprawdę z trzech podstawowych elementów. Grzbiet i boki wykonano z tworzywa pokrytego twardą gumą, lekko aksamitną i nieco papierową w dotyku. Ma ona jednak dobre właściwości przeciwpoślizgowe i zapewnia przyjemne odczucia dla palców i całej dłoni. Spód zaś jest cały z metalu, a ostatnim elementem są plastikowe przyciski myszy, których mamy aż 10, a wyliczając scroll i przyciski główne, łącznie mamy 13 guzików, które możemy programować poprzez dołączony soft. Nasz gryzon nie jest konstrukcją symetryczną i aż 5 przycisków znajduje się po lewej stronie. No i tutaj po wyjęciu z opakowania martwiłem się, iż przypadkiem będę je wciskał przy użytkowaniu. Jednak mój chwyt szponowy idealnie wpasowuje się między te guziki, więc trochę mi ulżyło. Natomiast prawa strona jest jak dla mnie dobrze wyprofilowana i nawet osoby z większymi palcami poczują ulgę, gdy będą na niej trzymać rękę. Spód wykonano zaś, jak już wcześniej wspomniałem, z metalu. Ten jednak jest dobrze spasowany z bokami i grzbietem. Przyklejono na nim 4 ślizgacze, które zapewniają średni poślizg ze średnim efektem przyklejenia. Przewód zaś dano nam w oplocie, co doda mu żywotności, a i warto tutaj zaznaczyć, iż kabel nie należy do twardych. Dodatkowo jeżeli chodzi o przyciski główne, to te są dość wygodne w użytkowaniu dzięki materiałowi na wierzchu, który jest przyjemny w dotyku. Niestety te, jak przystało na konstrukcję dla graczy, są dość głośne. Do aktywacji wymagają niewielkiego nacisku, a ich skok jest dość niski. Na szczęście moment aktywacji jest bardzo dobrze wyczuwalny, tak samo jak i powrót i moment osiągnięcia gotowości do ponownego kliknięcia. Złego słowa również nie mogę powiedzieć o przyciskach bocznych, jak i tych dodatkowych przed rolką. Mają dobrze wyczuwalny moment aktywacji i wciskają się, gdy użyjemy większej siły. No, co oczywiście tutaj jest plusem, ponieważ w innym wypadku moglibyśmy je przypadkowo nacisnąć z racji dość unikalnego położenia. Natomiast co do rolki, to mam jeden zarzut, który jest dość podobny do wcześniej recenzowanej myszki. Otóż gdy przesuniemy prawą stronę do lewej, aktywuje się nam przycisk na scrollu. Nie jest to oczywiście wielka wada, zważywszy na to, iż rolka tutaj jest praktycznie bezgłośna. A jak MM5 sprawdza się w grach? Otóż gryzoń wyposażony jest w sensor Avago, natomiast producent nie podaje, jaki dokładnie model w nim zastosował. Grając jednak na niej, mogę powiedzieć, że jest dość dobry, bo sensor działał bez zarzutów. Zapewnia on bardzo ostre czucie, charakteryzuje się brakiem jittera, a co najważniejsze, nawet w dynamicznych sytuacjach obrót za plecy nie powodował, że sensor się gubił. Tak więc brawo. Oprogramowanie dostarczone na krążku CD pozwala na podstawową konfigurację parametrów działania sensora oraz funkcji przycisków. Podzielono ją w zasadzie na 3 karty. General pozwala zmienić standardowe funkcje przycisków, a przeprogramować można wszystkie 13 klawiszy. Tam też znajdziemy do wyboru listę standardowych funkcji związanych z Windowsem lub Macrami. Druga karta odpowiada za wartości DPI, które możemy zmieniać w locie, a w zakładce Light możemy dostosować podświetlenie myszki na grzbiecie z dostępnej palety kolorów, jak i ustawić czułość podświetlenia czy szybkość oddychania. Reasumując, myszka Mars Gaming MM5 trochę mnie zaskoczyła, bo jest to produkt dobry. Sensor wydaje się działać prawidłowo, posiada sporo dodatkowych klawiszy, spasowanie jest w porządku, a dodatkowo otrzymujemy metalowy spód. Również co do ergonomii nie mogę narzekać, bo myszka w dłoni leży bardzo dobrze.
Zastanawiam się jedynie, czemu ten gryzon nie jest popularny i chyba jest to możliwe dzięki cenie. 180 zł to dużo, bo w tym przedziale cenowym możemy znaleźć już dobre propozycje od Razera, Rokata czy Logitecha. Niemniej jednak, jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję wyrwać tanią tą mychę, to śmiało możecie ją przygarnąć, a nie powinniście mieć z nią żadnego problemu. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.